Kolejny pojedynek stoczą żużlowcy Azotów Tauronu Tarnów. Trener Marek Cieślak. Jakie prognozy, jaki skład na dzisiejsze spotkanie? No skład jest no taki jak zawsze, prawda? Z tym, że Jakub będzie dzisiaj jako junior, a na dziesiątce będzie Kacper Gomulski, dlatego że regulamin PZMOT-u jest taki, jaki jest. Wczoraj Lampard miał jeździć w Mistrzostwach Europy w równym, ale go nie wpuszczono na granicy, cofnięto go z powrotem i przez to nie może dzisiaj startować w meczu ligowym. Unia Leszno to na pewno wymagający rywal. Jak każdy. Nie ma niewymagających rywali. Jarosław Hamper, dziś start po wczorajszej Grand Prix. W jakiej będzie formie, jak pan sądzi? Lubię go bardzo, ale lepiej, żeby był tak jak wczoraj. Siła drużyny Leszczyńskich Byków to przede wszystkim także młodzi zawodnicy, bracia Pawliccy, Malitoscy. Malitoskiego tu nie ma, Musielak. Nie ma dzisiaj? Musielak, tak. Oczywiście, że to jest młoda drużyna i bardzo utalentowana, także to jest przyszłość polskiego żużla. No ale trzeba z nimi wygrać, tak czy tak. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jesteśmy u siebie, mamy też bardzo dobrą drużynę. Panie Marku, no właśnie, czy na przykład sukcesy Pawlickich w turnieju o Złoty Kas zaskoczył nieco pana? Ja wiem, oni lubią jeździć w Gorzowie, bo tam Przemek jeździł cały rok, tam często trenowali. W zeszłym roku już też Piotrek został mistrzem Polski juniorów właśnie na tamtym torze. Także no, że wygrał, to niespodzianka. Wiedziałem, że dobrze pojadą. No, ale że wygrał, to jest w jakimś sensie niespodzianka. Jeszcze, panie Marku, krótka ocena Grand Prix w Pradze. No cóż, no niedobrze jest, bo ciągle te same nazwiska są w finale. I można się pomylić o jedno. Także chyba zbyt dużo dobrych zawodników nie jeździ. Także coś muszą z tym cyklem zrobić, bo lepsi zawodnicy nie biorą udziału w walce o Mistrzostwo Świata. Wiem, że czeka pana dużo pracy. Za chwilę mecz. Do zobaczenia.